Siema, ludzie, nie odzywają się, bo jak widzicie, kurwa, chudy jak pies. Co, powiem, wiatr teraz na balkonie nagrywam, no wiadomo, w Turcji, tak jak zapowiadałem, słaby internet. Pierwsze parę dni zdychałem jak zwykle, a kurwa, udar, myślałem, że to, że tamto, plus 40 stopni, dokładnie najwyższa temperatura, jaka to była, to powiedziałem, no, 47 i tu na słońcu resztę, to po prostu przejebane. Czyli, wiecie, mało jem teraz. Soki tylko piję. Trenować w ogóle nie trenuję, ale to tydzień przerwy, wiadomo, bark mnie boli cały czas. To taki tydzień przerwy sobie zrobię, zero soków biję. Nic po prostu, nawet hormonu nie walę. Nie chce mi się nic robić. Ale jutro wracam w nocy, czyli we wtorek zrobię trening, może dzięki, no, zrobię na bank trening i będzie ok. Ale ludzie, taka jazda, poszedłem do apteki. Kupiłem sobie tam parę witaminek, wiadomo. To, tamto. No i co, kurwa, to jest jazda, że nawet aptekarze ze mną sobie zdjęcia robią, jak napinam bicki i tak dalej, czyli nie jest źle, po prostu kabaret po prostu, nie? A taka mentalność turecka jest ogółem bardzo, ludzie w porządku, jesteśmy na takiej wsi w ogóle, ozać taki basenik mały, chcieliśmy takie naprawdę bez ludzi wakacje, dobrze te rury, to wszystko, te drinki za darmo i tak dalej, to ludzi męczy. Nawet miałem takiego człowieka, który nie pije alkoholu już długi czas, to naprawdę takie rzeczy męczą. No i co? I tak po prostu relaks pełną gębą, nic nie robić. Taki tydzień naładowania baterii, wydaje mi się, że to zrobi dobrą robotę i teraz się zastanawiam, bo schudłem, jak schudłem trochę na pewno z parę kilo, wiadomo, że to się nadejdzie. Wrócę do Anglii, to się nabije na nowo, ale tak się zastanawiam, czy dalej iść w maskę. Czy może podrzeźbić trochę, chociaż zima idzie, to bez sensu. Ale tak się zastanawiam, co na ten bark, bo cały czas peptydy teraz przestałem bić i cały czas boli. Tutaj, tak jak powiedziałem, między głowami coraz bardziej. Może na jaką dekę zamaskuję ten ból, skoczy jakiś strzał. Maksymalnie dwa w tygodniu. Dobrą dekę jakąś przebiję i wiadomo, androchem to będzie. Cały czas androchem leci. To... Może coś tam ruszy, nie? Jakiś ból zmaskuje i tyle. A jak widzicie, to jesteście, nawet jak teraz nie odzywałem się tydzień czasu, ale otworzyłem grupę Androhem, grupa podwyższonego. Jezu, zapomniałem, coś tam podwyższonego. No jest filmik, jest short, nie? Grupa podwyższonego. Coś tam. Patrzcie, zapomniałem, dziura w łeb, no. Przegrzany, nie? I tyle. Tu nie ma, widzicie. Skwar jak cholera. Nawet nie wiem, co mam nagrać, nie wiem, co mam powiedzieć. Sam taki jestem, że liczyłem pierwsze parę dni, to ja liczyłem, kiedy ja wrócę do Anglii. I muszę powiedzieć, no, że chyba takie wakacje tygodniowe to już nawet nie dla mnie, bo za gorąco tu i to mnie zabija. Po prostu mnie to zabija. Nie jestem stworzony do klimatu. I nie będę już chyba przyjeżdżał. Trudno, chyba że w zimę. Po leki i tyle, nie? A na grupie zaraz otworzę handel. I będziecie mogli sobie zamawiać wszystko, co ja mam, co Androhem ma dostępne. Także... Czyli szykuje się wspaniały rok po prostu. I dla każdego, kto w Anglii. Ja tak jestem reprezentantem na Anglii. Coś słodkiego się znajdzie, nie? A ja kontuzjowany, ryj uśmiechnięty, się opaliłem, taki bardziej burak, widzicie, nawet melatolanu nie wziąłem ze sobą, kurwa. Ale chuj, jest jak jest, żyje się, jeszcze parę fotek zrobię. No widzicie, no tłusty nie jestem aż tak, nie? Ludzie podziwiają. Czyli nie jest źle, wiadomo, przypniesz flaka, kaloryferek jest. Czyli nie jest źle. Ale mięciutki się czuję, mówię, tydzień towaru, bicha nie trzymana w ogóle. Tu frytki, tam hamburger, z rana kefir, 1,5 litra butelka. Na kolację jeszcze jakieś gówno, też jakaś kolacyjka, jakiś burgerek, jakiś kebab i tyle, kurwa, ale... Za mało tego jedzenia, ale w ogóle apetytu nie ma i... Tragedia jest po prostu.
Ja się wiem, kiedy ten filmik wrzucę na internet, kurwa, będę chciał dzisiaj to wrzucić i jeszcze coś nagram z powrotu, już jak będę na pompce i zobaczycie różnicę, bo to się w głowie nie mieści, to jak ja się dzisiaj czuję i bez kitu. Ale fajnie, bo ludzie dalej idziesz ulicą, Rambo nazywaj, chłop też ze mną sobie zdjęcie zrobił, bo niski taki czarny i mówi jak bliźniacy, kurwa, ty jesteś Arnold. A ja jestem Danny DeVito, bo i do mnie i się przypiałem, fajnie plecki napiałem i co? I se mówi, że to zdjęcie wrzuci gdzieś tam na internety, nie? No i chuj. I takie pan mam wrażenia. Nijakie nie ma go, nie ma. A, taksówkarzy jeszcze, powiem wam, taką wielką wachę robią, jak się chcą zabrać gdzieś, że to jest kurwa kabaret. No, szkoda gadać po prostu, ale... W dupie mają po prostu. Oni się gadają, ty zamawiasz taksówkę, czekasz 5 minut przy taksówce, a musi mu przypominać, że ma klienta, nie? No taka mentalność dziwna tutaj jest, ale co zrobisz? Tutaj ludzie pracują pół roku, zapieprzają, tak jak tu na hotelu na przykład, a pół roku poza sezonem to nic nie robią, bo przychodzi zima, nie ma klienteli, nie ma z czego żyć, nie ma turystyki. Jest pizda blada, ludzie klepią biedę, także pierwsze te pół roku słoneczne, co są dni, to zapierdalają ile można, a później po prostu wegetują, nie? Czy tak fajnie tu jest? Znaczy, wiecie, no idziesz do apteki, za 100 euro kupujesz, 95 euro kupujesz 36 jednostek genotropinu Pfizera, nie? To jest 36 jednostek i czy to jest lepsze od... czy to jest lepsze od 100 jednostek, takie za 140 funtów, za 150 dobrego hormonu? Nie wiem sam, ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć. Wiem, że tego Pfizera penów to bardzo nie lubiłem, bo się ich nabijałem ze 2 lata temu bardzo dużo właśnie z Turcji. I powiem wam, to najgorsze peny, jakie w życiu miałem, to właśnie te Pfizera, bo to cieknie z nich, kurwa, chujowość to się rozrabia. Kurwa, trzeba igłę odkręcać w brzuchu, żeby ciśnienie nie wypierdalało dalej hormonów przez tą igłę. Kabaret po prostu. Dla mnie to jest chuja warte. I nie jest warty tych pieniędzy, o tak. A za to też chuj, wiecie, kupić oryginalny czy podróbę w tej Turcji. Jest Anna Polan. Bardzo drogi, chyba 12 czy 15 euro za paczkę 20 tabletek. To jest, niech se kurwa w dupę to wsadzą. Jest Sustanon 4 euro za strzał. Też nie warto, tak szczerze. Ja mu kupiłem, że w tamtym roku 20 strzałów, do dziś jeszcze ich nie wbiłem, bo mi szkoda po prostu, bo wolę Andera wbić. A to nie wiem, na chuj to trzymam to, tak szczerze, to właśnie chyba wrócę i się wbiję. Strzał na tydzień chociaż, żeby nie wiem, aptecznie było trochę, nie? Dzisiejsze czasy są takie, że kiedyś mówiłem, apteka to apteka. I wydawało mi się, że najpewniejszy towar z apteki jest. Dzisiaj mówię, że tak nie jest i wiem, że w aptekach też są przewalone tematy, więc najlepiej to mieć lekarza, a recepty, żeby wypisywał i staram sobie wybierać towar, czy to w jakim kraju nie jesteś, nie? I tak to wygląda, a tak to szczerze, to zobaczcie, tu jest hotelik. Tu jest hotelik. A naokoło dalej Persa. Tam góry daleko widać, jak widzicie. Nie wiem, czy widać, czy nie. Ale tak jest już. Tak jest, właśnie tutaj się zabawia. I chuj. Malutki, nie będę się pokazywał nawet, bo ja się czuję malutki, może nie jestem malutki, bo ludzie dalej się podziwiają, wieszcie, komplementy sadzą, ale kurwa, dla mnie, mnie tu w głowie, to wydaje się, że już jestem malutki, króciutki i chuj. I tak szczerze, to nie mogę się doczekać, kiedy wrócę na bramkę, pełny złości i tyle. Relaks jest, jak widzicie sami, morda ucieszana. Zrelaksowany na ryju to na pewno. Przydałby się jeszcze jakiś masaż. Ale chuj. Wrócę do was, co zrobię, nie? A wy się trzymajcie. Mam nadzieję, że każdy z was jakieś wakacje ma. Wiecie, też jest czas. No ważne też, żeby odpocząć. Mentalnie przede wszystkim. No wiadomo, na głowie to na pewno odpocząłem bardzo przez ten tydzień. A na moim miesiąc chyba raz w roku, dwa razy w roku też potrzebna jest taka przerwa tygodniowa chyba. Żeby lepiej to... mały kroczek do tyłu, później dwa duże kroki do przodu, nie? Żeby się zregenerować trochę, ten układ nerwowy, żeby odpoczął. Może wrócę lepszy. Na pewno wrócę lepszy, ja to wiem, kurwa, to jest tydzień tylko i wiadomo, że nawet nie są spadki, tylko woda zeszła.
Pewnie wieczorem ten filmik wleci, jak zejdę na internety. A wy trzymajcie się i wiecie, zobaczcie, nawet innego, no jedno piwo wypiję tutaj tylko, ani razu się nie najebałem. Taką już mam mentalność po prostu, tak ustawione w głowie mam, że zero wszystkiego, jestem jak mnich cały czas. Gdzie bym nie był, nawet jak w piekle z diabłami bym tańczył, pewnie bym się alkoholu nie napił. Wy się trzymajcie, wiecie co chcecie. Dla mnie zdrowie przede wszystkim w mojej głowie jest najważniejsze i jest jak jest. No zaraz wam wrzucę z treningu fotki, filmy i tak, i rolki i wszystko i zobaczycie sami, że będzie dobrze. Trzymajcie się, pozdrówka. Jerzy Kulturalny Kulturysta.